Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Jeszcze na chwilkę zatrzymamy się na modelu z odcinka numer 414. W zasadzie można jeszcze przejść do tego szybciej, ponieważ na moim kanale jest specjalna playlista związana z poradnikami do programu Solid Edge. I o co teraz się tutaj rozchodzi? Bo w tym odcinku numer 414 pokazywałem wam ciąg przyczynowo-skutkowy, to znaczy kolejność wykonywania operacji na bazie przygotowanego rysunku. Ale te wszystkie operacje można by, można by tak uprościć, że były wykonane pod osobę dopiero rozpoczynającą przygodę z programem, czyli można powiedzieć dla początkujących. I teraz na czym jak się to zakończyło. Zakończyło się tak, że każda operacja była niejako robiona jeden do jeden z punktu widzenia, wymiarów geometrii położenia cech na rysunku konstrukcyjnym który jego uproszczona wersja stanowiła właśnie wsad do odcinka 414 chodzi o to że podczas tworzenia tych poszczególnych operacji szczególnie na przykładzie żeber oraz wrębów stosowaliśmy niezbyt wygodne położenia do wykonania tych operacji jeżeli chodzi teraz o żebra wewnętrzne one są rozpisane jako żebro 2 i wyglądało to w ten sposób, że był stworzony, profil, był stworzony odcinek, który był orientowany kątowo względem globalnego układu współrzędnych. No, wydaje się, że no przecież to jest oczywiste, ale można to zrobić jeszcze sprawniej. Tak samo, jeżeli chodzi o szyk, Wrębów, które tutaj teraz zaznaczyłem, również były robione względem płaszczyzny, która jest obrócona o 20 stopni względem płaszczyzny pionowej, co właśnie wynikało z rysunku i rozstawu tutaj przedstawionego na tym rysunku. Też można to zrobić szybciej i sprawniej. Czy szybciej? No, myślę, że tak, ale na pewno sprawniej. I teraz przygotujemy sobie ten model, by wam najpierw pokazać na prostszym przykładzie, czyli na tych wystąpieniach żeber, a jak już to zobaczycie, to jestem w 100% przekonany, że wręby będziecie sobie w stanie zrobić analogicznie tak samo. Ale uwaga, do zrozumienia tego odcinka, gdyby to co za chwilę będę mówił jednak było jeszcze dla kogoś trudne, to polecam zapoznać się z odcinkiem numer 369. Ta wiedza, która tutaj została przedstawiona, w 100% wystarczy do tego, by właściwie po zapoznaniu się tylko z tym filmem przełożyć sobie to na problem odcinka 414. I w ten sposób mamy do czynienia z praktycznym problemem, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy na przykład pracujemy w Solidarzu i mamy różnego rodzaju konstrukcje, jak widzimy, z, z, w różnej, że tak powiem, branży, można nawet powiedzieć. Tworzyć sobie odpowiednio przygotowane modele, odpowiednio skrojone. Więc teraz tak, też wszystkie tutaj elementy, żeby nas to nie rozpraszało, będę sobie kasował. Owszem, możemy sobie blokować. Też to będzie wiązało się z wyłączeniem danej operacji, ale ona nadal pozostaje tak, jak robiłem to wtedy na początku z elementem powierzchniowym, który zablokowałem, po to, żeby potem przedstawić Wam w odcinku 414 inny wariant wykonania tutaj wyciągnięcia po obrocie. Więc tutaj zamiast wyłączenia, po prostu będę to kasował. I teraz uwaga. Też ważna informacja, ponieważ pewne operacje, jak robicie sobie różne modele, da się, że tak powiem, w bardzo łatwy sposób usunąć, a niektóre nie z czego to wynika? Wynika to z zależności operacji względem operacji poprzedzających. Jeżeli tworzycie sobie operacje zależne, czyli jedna operacja zależy już od operacji istniejącej, to jeżeli tą wcześniejszą operację skasujecie, będzie to wpływało na uszkodzenie bądź problemy z operacją, która pozostaje i jest od niej Natomiast my te żebra w obu przypadkach tworzyliśmy niezależnie. I w związku z tym możemy sobie spokojnie usunąć ze wszystkim, co tutaj było, bez generowania jakichkolwiek problemów w modelu. Jeżeli to możliwe. Polecam również, żeby się nad tym zastanowić w momencie budowania dowolnych modeli, natomiast nie są takie łatwe. Ponieważ już do tego trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby to doświadczenie mieć, trzeba po prostu modelować i próbować się zastanowić, jak sobie ten model zbudować, żeby to było możliwe. Ale owszem, jeżeli ktoś powie, ale jeżeli ja coś robię jednorazowo, tylko po to, żeby ten zrobić model, to ja się muszę na tym zastanawiać, no i będzie miał rację. Oczywiście, jeżeli robimy coś doraźnie, to, to wiadomym jest, że, że robimy po prostu tak, żeby ten model zrobić i będzie ok, bo, bo powiedzmy, nie będziemy w przyszłości nic z nim robić. No ale raczej myślę, że jeżeli już się uczymy i, i chcemy sobie, że tak powiem, to doświadczenie budować, no to. Fajniej, żeby poświęcić trochę tego czasu i spróbować się zastanowić, jak zrobić ten model skutecznie. Dobra, jesteśmy już przy tym żebrze i to żebro również sobie skasujemy, i ten szkic, który był związany, również. I przejdziemy do płaszczyzny, która była podstawą do wykonania właśnie tego żebra. Po co była ta płaszczyzna zrobiona? No, po to, żeby mieć bazę odsuniętą 4 mm od globalnego układu współrzędnego, który w ten charakterystyczny sposób oznaczyłem na tym rysunku, abyście wiedzieli, gdzie jesteśmy i co robimy. I teraz, proszę Państwa. Jak sobie zrobić bazę pod podwykonania tego żebra, tak żeby to było jeszcze łatwiejsze. A może nawet jeżeli nie łatwiejsze, to na pewno skuteczniejsze. A no w ten sposób, że właśnie idziemy w temat lokalnych układów współrzędnych i tutaj znowu to jest jeden z przykładów, który potwierdza swoje zastosowanie. Oczywiście to żebro, które tu widzimy jest związane ze wskaźnikiem pokrętła. Zatem jak to teraz będziemy robić? A no, będziemy robić to w ten sposób, że zbudujemy sobie nowy układ współrzędnych. I mamy tutaj dwie opcje: albo względem innego układu współrzędnych, innego to znaczy po prostu takiego, który już w naszym modelu istnieje, albo w oparciu o wskazaną geometrię. Mogą być takie sytuacje, że mamy na przykład jakiś element, gdzie się dużo dzieje, to znaczy jest dużo powierzchni nachylonych pod różnym kątem. Które mogą stanowić jakieś lokalne punkty odniesienia znowu dla innych operacji. Oczywiście mamy już tutaj na uwadze operacje zależne. Czasami są to oczywiście takie sytuacje, może nawet nie czasem, a bardzo często, kiedy wręcz no, konieczne jest stworzenie operacji zależnych i nie da się nic z tym zrobić ale jeżeli sobie budujemy układy współrzędnych, no to wtedy wiadomo że wszystko zależy od układu współrzędnych, i właśnie układ współrzędnych jest czymś co najłatwiej czym najłatwiej manewrować i co nie powoduje żadnych błędów ani problemów w przebudowie Dlatego jeżeli będziemy bazować na jakiś cesze modelu, no to wtedy będziemy generować układ współrzędny w oparciu o już geometrię, czyli po prostu względem jakiejś części naszego modelu. My sobie tworzymy względem innego układu współrzędnych, a to wynika po prostu znowu z uwarunkowania konstrukcyjnego, czy też tego rysunku, który tutaj jest, ponieważ mamy zaznaczony globalny układ współrzędny, czyli jak spozycjonować model względem zera, czyli tak jak to zrobiliśmy w filmie 414. A teraz wiemy, że no musimy sobie utworzyć płaszczyznę do wykonania tego żebra odsuniętą 4 mm właśnie od tego układu współrzędnych. Więc co nam to mówi? Ano mówi to, że jak tworzymy sobie nowy układ współrzędny względem base. Dlaczego base? Bo to właśnie to base to tutaj widzimy w modelu XYZ, który widzimy na samym początku w drzewie operacji pod nazwą, nazwą pliku. To jest właśnie ten globalny układ współrzędnych. To jest to base. I teraz wiemy, że już to musimy w osi Z przesunąć o te 4 mm. No bo tyle odsuwamy się od globalnego układu współrzędnych. Lecimy dalej. I właśnie dalej mamy możliwość wykonywania rotacji względem konkretnej osi. My będziemy nasze żebra obracać względem osi Z. Więc powiedzmy od razu na przykład możemy sobie wstawić tutaj wartość 45 stopni jak sobie klikniemy podgląd to będziemy widzieć jak po zadaniu tych danych wsadowych początkowych gdzie ten nowo tworzony układ współrzędnych w naszym modelu albo wręcz w naszej przestrzeni roboczej wyląduje jest nazwa możemy sobie zostawić dowolną nazwę że tak powiem domyślną jeżeli nie dbamy o nazywanie operacji ale z kolei jeżeli. Przejdziemy do odcinka np. 409, tu Wam pokazałem przykład, jak wygląda tworzenie modeli z zadbaniem o nazewnictwo i jak nam to fajnie potem upraszcza życie, bo od razu i jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować, z jaką operacją mamy do czynienia i za co ona jest odpowiedzialna. Tak tutaj też możemy sobie na przykład nazwać lokalny układ sporzony, czyli w skrócie napisałem LUF, na przykład żebro niech będzie wewnętrzne wewnętrzna, wewnętrzny, nie wewnętrzna. Zakończ. No i mamy ten nasz lokalny układ współrzędnych tutaj gotowy. I teraz, żeby było łatwiej, żeby na przykład nie myliła nas widoczność globalnego układu współrzędnych, to ja tym oczkiem ten globalny układ współrzędnych mogę wyłączyć. Aha, i jeszcze taka jedna uwaga, przerywnik. To się pojawiło chyba w korespondencji albo w komentarzu. Właśnie przy odcinku 414. Mniejsza z tym, gdzie w każdym razie pojawiła się taka, taka temat, taki temat, że Korzystam z manipulatora, owszem, owszem, korzystam z manipulatora, i że tutaj korzystam ze skrótów, przez to gdzieś tam nie było widać jakiejś operacji. Nie, tu od razu uspokajam i, i tutaj tłumaczę, że gdy tworzę tutoriale, gdy nagrywam pracę w różnych programach. Jeżeli coś tłumaczę na bazie wykonywania poszczególnych operacji, nigdy nie korzystam ze skrótów. Wszystko wyklikuję z programu. Nawet nie korzystam ze skrótów gdzieś tam pod prawym przyciskiem myszy, tylko zawsze z, ze wstążki, po to, żebyście właśnie widzieli, co się dzieje. Natomiast w 414 mogła być pewna przypa przypadłość, mianowicie byłem, gdy to nagrywałem, troszeczkę tam podziębiony. I miałem kilka ataków takiego, takiego napadu kaszlu. I gdy ten kaszel, bardzo nieprzyjemny, oczywiście w mikrofonie wycinałem z filmu, żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji, gdy, gdy oglądaliście, mogła być taka sytuacja, że gdzieś tam pod ten dźwięk jakiś fragment akurat podszedł. Nie powinno jednak tak być. Wszystkie te operacje powinny być czytelne i i widoczne co wybieram. Także tutaj również, jak teraz ten odcinek nagrywam, wszystko klikam po kolei z tego, co jest w programie jest żadnych skrótów, które, mimo tego, że mogę ustawić, tutaj nie ustawiam, żebyście, żebyście widzieli, co się po kolei tutaj dzieje. Ale oczywiście, jeżeli byłyby jakieś problemy, jakieś niejasności, wątpliwości, nie, ktoś coś by czegoś nie, nie wyciągnął, nie wychwycił z filmu, to oczywiście w sekcji komentarzy pytać i będę odpowiadał. Dobra, wracając do sedna sprawy. Mamy lokalny kod i teraz na nim opierając o jego elementy składowe, czyli płaszczyzny, my tych płaszczyzn tutaj nie widzimy. Widzimy główne płaszczyzny odniesienia, czyli X Y Z, które są związane z globalnym układem współrzędnych, czyli base, ale są też lokalne płaszczyzny współrzędnych związane z danym układem. One są niewidoczne, ale zobaczcie, że jak tylko wybierzemy sobie tworzenie nowego szkicu i najedziemy w obręb układu współrzędnych to te płaszczyzny będą dostępne nawet specjalnie nic nie musimy klikać jedynie co mamy podpowiedź pod prawym przyciskiem myszy że możemy sobie właśnie tutaj gdybyśmy sobie nie mogli w łatwy sposób wycelować wybrać interesują nas interesującą nas płaszczyznę tego układu więc tutaj to jest od razu wychwytywane przez program automatycznie No i oczywiście dla nas konieczne będzie użycie płaszczyzny rozpiętej na osiach XY i klikam sobie nowy szkic. I teraz na tej płaszczyźnie, mimo że jej tutaj nie widzimy, będziemy budować sobie szkic. Oczywiście ten szkic jest związany tak jak to było uprzednio z jednej linii, która dołączymy do okręgu przecinającego się z cechą tutaj obrotową oraz tą płaszczyzną. Dobra, teraz sobie jeszcze raz tutaj muszę w ten sposób zrobić. To jest to, co tam jeden widz też mi klarował na temat automatycznie generowanego wiązania styczności, ale przyznaję, że jeszcze tego nie opanowałem. Więc jeszcze raz utworzę sobie linię na przecięciu tutaj z tą cechą zewnętrzną, o, w ten sposób i pociągnę sobie do przecięcia tutaj z fragmentem wewnętrznym. Także to robię też na bazie tutaj, o, w tym momencie. I teraz sprawdzę, czy jest ok. Są punkty przecięcia, takie krzyżyki. Widzimy, że trafiłem. I teraz chcę, żeby to jednak było w odpowiedni sposób ustawione. W tamtej części, gdy sobie obserwowaliśmy to na bazie rysunku, oczywiście pozycjonowałem w szkicu około 45 stopni, co też na początku pokazywałem. Tutaj nic takiego nie muszę zrobić. Tu muszę tylko zadbać o to, aby ten odcinek leżał w jednej z osi układów współrzędnych, na przykład x. I lecąc konsekwencją, niech będzie x jako początek x. Tutaj tak naprawdę wystarczy mi tylko współliniowość współliniowość mojego odcinka względem osi X. Widzimy wszystko nic więcej nam do szczęścia nie trzeba ponieważ teraz o usytuowanie kątowe dba nam pozycja lokalnego układu współrzędnych. No, może pozycja jak pozycja ale orientacja. Więc teraz e, zamykam ten szkic zakończ wychodzę z tego. No i mogę już przejść do operacji bryła cienkościenna i żebro. No i teraz wybiorę sobie łańcuch, zaakceptuję. Tutaj strzałeczkami w odpowiedni sposób ustawię kierunek tego żebra, parametr ten sam, zakończ i żebro jest gotowe. I teraz jak to działa? Oczywiście możemy przejść do edycji definicji układu współrzędnych i tam możemy zmienić Ustawienie kątowe, ale również możemy zrobić to bardzo szybko z poziomu zakładki narzędzia, bo mamy tutaj takie narzędzie jak zmienne. Jak kliknę to narzędzie, to oprócz wszystkich operacji, które mam aktualnie dostępne w drzewie operacji, które wykonałem, czyli tu jest to żebro, żebro 3, które przed chwilą. Utworzyłem. Zobaczcie, że nie tylko przez na przykład operację dynamiczną po kliknięciu na daną operację, również z punktu widzenia narzędzia tabeli zmiennych mogę na przykład tutaj zmienić grubość tego żebra. Spróbuję odsunąć model, żebyście to dobrze widzieli i na przykład ustawię mu teraz grubość. Na przykład 5 mm. Zobaczcie, działa sobie bardzo elegancko. Oczywiście to jest do przesady, ale żeby dobrze było widoczne, jak ustawię 2 mm, to myślę, że na potrzeby tego materiału będzie w porządku. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj również zmienne użytkownika, gdzie wylądował również nasz lokalny układ współrzędnych, czyli układ współrzędnych żebra wewnętrznego. No i mamy obrót względem osi Z, gdzie pozycjonujemy w ten sposób układ współrzędnych oraz wynikający z tego szkic. Więc jak ja sobie tutaj ustawię, prawda, wartość 0, no to teraz będę miał prosto na łączniku. Jak sobie ustawię wartość 180 stopni, będzie po przeciwnej stronie, ponieważ obracam lokalnym układem współrzędnych, a od niego zależny jest mój szkic oraz to żebro. Więc w ten sposób mogę sobie bardzo łatwo i sprytnie ustawiać, gdzie to żebro ma się zaczynać. I mało tego, ja sobie teraz mogę śmiało zbudować szyk kołowy. Czyli wybiorę sobie szyk kołowy, wybiorę sobie element, czyli moją ostatnią operację, czyli operację tego żebra, zaakceptuję i teraz współpłaszczyzna. Ponownie moją współpłaszczyzną będzie płaszczyzna rozporta, rozpostarta na osiach XY tego specjalnego stworzonego lokalnego układu współrzędnych. I również tutaj sobie ten szyk będę budował, na przykład chwytając tutaj za Cechę charakterystyczną wynikającą z tego żebra, no i powiedzmy, tak jak to było, cztery sztuki sobie zostawiamy, no i akceptujemy, i zaraz te żebra będą wygenerowane. No ale oczywiście, gdybyśmy podchodzili technologicznie, no to wiemy, że tak niezbyt komfortowe rozwiązanie, więc oczywiście mogę sobie teraz to. Zmienić tak, aby w odpowiedni sposób to ustawić, czyli na przykład ten kąt 45 stopni, i automatycznie wszystko się dostosowuje. Ale idźmy dalej. Możemy z poziomu tej tabeli zmienić sobie liczbę wystąpień szyku kołowego. Nie musimy stąd klikać. Jeżeli już zaczynamy grzebać w konfiguracji modelu, możemy zrobić tutaj na przykład chcemy mieć 8 żeber, no ale dalej to usytuowanie nie jest odpowiednie. No to zmieńmy sobie na przykład na wartość. 22,5 stopnia. O. No i teraz powiedzmy, już mamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. I teraz, oczywiście, w tych parametrach, wartościach, które tutaj mamy, jak widzimy, mamy również reguły i formuły. W ten sposób możemy tworzyć sobie operacje arytmetyczne, które na przykład będą zarządzały tym, jak przy danych wprowadzonych wartościach liczbowych mają nastąpić przebudowania innych operacji. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyście spróbowali już samodzielnie przećwiczyć tą samą kwestię na wrębach, ale w ten sposób, że na przykład ustalając sobie pewne założenia dotyczące, czy na przykład rozstawu całkowitego, czy na przykład początku, czy na przykład liczby wrębów, czy na przykład rozstawu kątowego pomiędzy wrębami. Zostawiam wam pełną dowolność, ale spróbujcie zrobić taką, taki obiekt automatyczny. To znaczy, że Tworzycie sobie taki specjalny, lokalny układ współrzędny, który znowu sterujecie, ale tak, żeby na przykład sterować w jakiś sposób regułami czy formułami. A jak takie formuły tworzyć? No, zobaczcie, że bardzo łatwo. Załóżmy, że chcemy ustawić rozwartość kątową, kąt startu w zależności od liczby wystąpień żebra, tak aby. Zawsze było, było rozwarcie względem wskaźnika. Czyli zobaczcie, mam na, w tym momencie 8 żeber. Chcę, żeby był zachowany kąt 22,5 stopnia. Mamy tutaj kolumnę Formuła. Więc teraz ja w tym miejscu piszę prostą zależność. Czyli mam tak, kąt pełny, klikam sobie na nazwę mojej operacji. Skąd kopiuję sobie jej nazwę, czyli CTRL C. Klejam sobie tutaj Ctrl V i biorę Enter. No widzimy, że na razie jesteśmy na równi. Czyli żeby przesunąć jeszcze ten dodatkowy kąt, no to ja to muszę po prostu przemnożyć razy 0,5. Jest, jest. Sprawdźmy, czy działa. No to na przykład tutaj ustawimy sobie wartość na przykład 6 żeber. No i zobaczcie, teraz elegancko mi się to tutaj wszystko przestawia. Powiedzmy, że jeszcze zmienię sobie grubość z powrotem na 1 mm. No i mam cały model zmodyfikowany. Ja bym chciał ich mieć na przykład 20, no to wprowadzam 20 i sprawdzam co się co się dzieje. Chcę mieć 4, no to mam. Prawda. 4 i w ten sposób mogę sobie dowolnie modyfikować jakby to tutaj miało być. Zatem mam nadzieję, że mając już tą wiedzę, jak jesteście już uzbrojeni w to, jak tworzyć takie szyki kołowe, jak nimi sterować, jak wprowadzać sobie formuły. Oczywiście, jeżeli chcecie wrócić do standardowego sposobu określania pozycji, po prostu wystarczy, że tą formułę, którą tutaj macie, przycisk, klawisz delete, kasujecie i wraca wszystko do stanu początkowego, gdzie można sobie to od zera tutaj definiować. A jeszcze jedna rzecz, jak widzimy, nazwy zmiennych potrafią być czasami troszeczkę takie skomplikowane. Możemy jest również z poziomu tabeli zmiennych te nazwy zmienić. Na przykład możemy tutaj wprowadzić szyk kołowy, enter i wtedy już stąd możemy sobie prawda, przekopiować tą zmienną, czyli 360 podzielić przez szyk kołowy razy 0,5, tylko uwaga na przecinki. Używamy kropek. Więc, kropka 0,5. No i też będzie sobie wtedy to działało tak jak trzeba. Więc tak to generalnie działa. I zachęcam do tego, żeby spróbować zrobić sobie teraz temat tego wrębu. Tak, żeby na przykład zacząć sobie spokojnie na przykład w osi, i potem go obrócić, wysterować, ustawić. Tak, żeby się to robiło samo. Dobrze. Dziękuję serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejny odcinek.